To są przedstawiciele wielu... Kandydat na prezydenta Legnicy Bartłomiej Rodak przedstawił listy swojego komitetu wyborczego Legnica od nowa. Sam jest jedynką w okręgu numer 3, liderem, który przedstawił dziś plan na zmiany w nadkaczawskim mieście, jak zaznacza, nie na jedną, a dwie kadencje. Legnica wymaga, jak wszyscy wiemy, bardzo głębokich reform, właściwie chyba we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta. Wśród pomysłów m.in. wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej wzorem licznych polskich miast, nie tylko dla legniczan, ale i wszystkich przyjezdnych. Kolejnym priorytetem na liście planowanych działań są te w zakresie poprawy stanu dróg. W tym aspekcie chcielibyśmy przeprowadzić audyt przez zewnętrzną firmę, która oceni stan wszystkich dróg w naszym mieście, i na bazie wniosków wynikających z takiego audytu chcielibyśmy przygotować program, zapewne wieloletni, napraw i remontów. Nie od dziś wiadomo, że Legnica przoduje w rankingach miasto o najwyższej przestępczości. Zdaniem kandydata numer 1 w okręgu drugim można to zmienić. W tym celu konieczna jest jednak m.in. znacznie lepsza współpraca miasta z policją. Patrole policji legnickie jeżdżą do Lubina. Jest to dziwne. Nie ma u nas policji, a te patrole stąd jeżdżą do Lubina. To miasto przeznacza około 1 000 000 zł rocznie na wsparcie policji. Legnica kilkanaście razy mniej. Na osiedlu Piekary pierwsze miejsce zajmuje Benedykt Ksiądzyna, który zwrócił uwagę m.in. na zbyt niskie zarobki nauczycieli czy konieczność otwarcia sal umożliwiających organizację wydarzeń kulturalnych z prawdziwego zdarzenia. W Legnicy nawet nie możemy zrobić porządnego koncertu, bo jeżeli mówimy o sali królewskiej w Akademii Rycerskiej, to tam się mieści tylko 200 osób. Przedstawiciele Komitetu Wyborczego wyborców Bartłomieja Rodaka, Legnica od nowa, zapowiadają, że celem w zbliżających się wyborach jest wywalczenie od 4 do 8 mandatów. Uda nam się? Oczywiście. Uda. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Legnica od nowa. Od nowa.